Witaj. Codziennie wielu naszych klientów zadaje nam pytania dotyczące długów, takich jak karty kredytowe, pożyczki lub też na przykład chwilówki, z których korzystają, bo tego od nich wymaga życie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Tobie o tym, co można zrobić, jeśli nie jesteś w stanie spłacać wszystkich długów na czas. Maciej Szukała, Legal Base. Spłacanie długów jest jednym z rzeczy, która martwi wielu z nas, powoduje, że przez problemy z długami mamy też problemy w rodzinie, w życiu osobistym, w pracy. I chciałem tutaj powiedzieć, że nie masz aż o co się martwić, dlatego że rząd Wielkiej Brytanii dba o to, aby wszyscy z nas mogli bezstresowo chodzić do pracy, spać i cieszyć się życiem. Dzisiaj wyjaśnię Tobie o trzech najłatwiejszych sposobach, które może akurat w Twojej sytuacji pomogą Tobie rozwiązać problem dotyczący długów. Tak naprawdę ze strony urzędu dzieli się to na trzy kategorie. Jedna to długi do 20 tysięcy funtów. Jeśli ktoś posiada długi do 20 tysięcy funtów, to mogą być nawet takie długi jak za council tax, lecz nie na przykład za mandaty publiczne, rzeczy takie jak kary sądowe. Można złożyć wniosek o konsolidację Twoich długów, który pozwala Tobie rozpisać listę wszystkich Twoich wierzycieli, pozwala się z nimi skontaktować w formie pisemnej, poinformować ich o tym, że w danej sytuacji nie jesteś w stanie dokonać bieżących spłat i poprzez bardzo prosty wniosek do urzędu konsolidacji po opłaceniu 90 funtów jesteś w stanie skonsolidować te długi, innymi słowy zamrozić na okres roku. Jeśli Twoja sytuacja nie ulegnie zmianie, czyli dochody nie będą większe niż 25% przez cały rok, wszystkie te długi zostaną Tobie umorzone i przez 6 lat, około 6 lat będziesz miał kreskę na swojej historii kredytowej. Ale nie martw się, dlatego że nawet podczas tego, jak dochodzi do konsolidacji, masz prawo nadal kupić sobie samochód do pewnej wartości, zabrać auto w leasing, pojechać na urlop i żyć życiem tak, jak to już było przed tym, jak spłacałeś te pożyczki. Druga opcja jest to opcja dla osób, które mają długi powyżej 20 tysięcy funtów, która tak naprawdę uwzględnia możliwość rozłożenia wszystkich Twoich długów na raty, na które Ciebie stać. W tej drugiej opcji urząd będzie chciał przeanalizować Twoje miesięczne dochody, Twoje wydatki, co pozwoli dokładnie ustalić, jaka jest ogólna miesięczna suma, którą jesteś w stanie płacić. Ta suma jest rozłożona na okres 5 lat. Przez 5 lat to wybierając tą sumę spłacasz ją do urzędu i urząd znowuż umarza wszystkie długi po okresie 5 lat. Jest też tutaj jednak ważne powiedzieć, że jeśli masz dom, jest to troszkę bardziej skomplikowane. Twój dom i część tego wartości domu, którą przez ten czas zarobisz poprzez spłacanie kredytu mieszkaniowego, może też ulec wtedy zmianie i nic się nie martw, zawsze można porozmawiać z bankiem. Trzecia i ostatnia opcja, jeśli chodzi o jakąkolwiek konsolidację długów lub ich umorzenie, jest to bankructwo. Wiele osób myśli i rozmawia ze mną mówiąc: Maćku, boję się bankructwa, zabiorą mi dom, zabiorą mi psa i nie będę miał w co się ubrać. Nic innego. Wielka Brytania akceptuje większość aplikacji o bankructwo. Aplikację bankructwo robimy wtedy, kiedy nie stać nas w żaden jakikolwiek sposób na spłatę zadłużenia oraz dotrzymywanie miesięcznych spłat. Mówię moim klientom zawsze, że bankructwo jest ostatnią opcją, którą powinni rozważyć, lecz nawet po bankructwie nadal jesteś w stanie posiadać pojazd do 500 funtów wartości, nadal jesteś w stanie cieszyć się życiem i nadal jesteś w stanie nawet i zadłużyć się w przyszłości. Mam wielu naszych klientów, którzy po bankructwie po 2-3 latach kupują dom i są szczęśliwi, że dokonali czegoś, co zmieniło ich życie. Przy bankructwie jest jedyny minus: zacznij oszczędzać, dlatego że koszt złożenia wniosku o bankructwo do samego urzędu kosztuje 680 funtów, więc zawsze radzę klientom, aby rozplanowali to w przyszłość. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, jest bardzo pomocne i przyda Wam się w rozważaniu tego, co zrobić dalej z Waszymi długami. Pamiętajcie, kontaktujcie się zawsze ze wszystkimi swoimi wierzycielami, dlatego że najważniejsza jest komunikacja. Pamiętajcie, mieszkamy na Wielkiej Brytanii, ten kraj dba o to, abyście mogli spać spokojnie i abyście
nie musieli martwić się o swoje codzienne życie. Rozumiem, że mogłem nie odpowiedzieć dzisiaj na wszystkie Twoje pytania, lecz nie bój się zadzwonić do naszej firmy na darmową konsultację. Jeśli to nagranie było Tobie pomocne, zapraszam do łapki w górę lub zasubskrybowania naszego kanału, gdzie będziemy i zawsze mamy więcej ciekawych materiałów. Jeśli na przykład też znasz kogoś, kto ma problem, przekaż to wideo dalej, aby pomóc mu i aby życie się stało łatwiejsze.